to się w ogóle stało, że pani tutaj do morsów koni trafiła i zaczęła swoją przygodę z morsowaniem? Wie pan co, no syn chodził i właśnie syn mnie namówił do tego, a ja jestem no taka, co lubię takie właśnie wyzwania, nie? I dlatego przyszłam na morsowanie, no raz spróbowałam, także już chodzę trzeci rok. Nie, właśnie małżonek jest wrogiem, to jest strasznym wrogiem, że babci na stare lata odbiło. Co pani daje morsowanie? To jest radość, jakaś ekscytacja? Radość, no i nie choruję przede wszystkim, samopoczucie dobre. Także no zawsze coś uprawiam, bo tak, teraz mam już trzeci rok morsowania, a to było i bieganie, i na aerobik chodzenie, tak z roku na rok coś innego. Zobaczymy, co za parę lat będzie. No nie jestem taką panią siedzącą w fotelu. Ta aktywność fizyczna zbliża również do innych ludzi, no bo tutaj dzisiaj cała spora grupa ludzi. Tak, to też, bo jak przyjdziemy, no to no, ja pomimo jestem już w starszym wieku, no to no, dziewczyny młodsze, no to mówią, a to cześć i tak człowiek się czuje radośniej, że jest taki no przyjęty do swojego grona młodszego. Czuje się pani młodziej niż na przykład osoby w innym wieku, młodsze od pani? No nie czuję się właśnie na te swoje lata, jeszcze się nie czuję, że już jestem taką babcią.